Witamy wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kuba Moder oraz Kamil Jóźwiak. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o piłce, trochę o angielskiej piłce, także zapraszamy Was wszystkich. To audycja Radio Polska Europa, w którym wkroczy w pewnym momencie nowy prowadzący. Witam, redaktor naczelny, tu Mateusz Puchacz. Ze mną angielscy zawodnicy z boisk właśnie z Anglii. Będziemy rozmawiać o angielskiej piłce. Także od kilku dni również futbol, mój agent. Futbol. Od kilku prywatnie również agent Kamila Jóźwiaka. Football body hell. Jest sobota, godzina 9. Pogoda nie dopisuje do nagrywania podcastu Radio Polska Europa. Ale są z nami dwaj goście, z którymi mamy jedno zadanie. Ciężkie. A mianowicie? Musimy wybrać. Potwierdzam to, co powiedziałeś. Pięć osobliwych, typowych rzeczy dla angielskiej piłki. Tak ogólnie, pogadać sobie o tym. Wiecie, takie co jest tam typowe i co mi przyszło do głowy, jak sobie oglądałem na przykład konferencję Paulo Souzy, który był tam też chwilkę, to, że tam trenerzy mówią mega konkretnie, publicznie o tym, jak mamy grać, jak mieliśmy grać, co mamy grać i tak dalej, że w Polsce trochę to jest tak, że gadamy troszkę dookoła, bo nie możemy zdradzić i tak dalej, a tutaj na konferencji po Albanii Paulo Souza powiedział bardzo dokładnie, że w przerwie dostaliśmy dyspozycję, chłopaki dostali dyspozycję, że Modziu jest sam w środku i żeby częściej mu grać piłę i między innymi dzięki temu lepiej graliśmy w drugiej połówce. To jest taka różnica troszkę między polską a zachodnią piłką? Co mogę powiedzieć? No, tak czy nie? No mi się wydaje, że to jest też trochę specyfika trenera Sousy. Tak? Bardziej mimo niż wszystko? Może tak, nie wiem, w sensie wiesz, no ja jestem pół roku, też nie oglądam jakoś każdej konferencji naszego tam. Dlaczego? Gaffera. Ale myślę, że to jest trochę specyfika Paulo Sousy, że no po prostu on mówi otwarcie też na konferencjach i o tym, co mieliśmy grać, jak mieliśmy grać. To jest dziwne? Myślę, że nie. No, to jest taki jego styl. Też nam mówi otwarcie, co jest źle. Jak ma się przyczepić, to się przyczepia, jakby nikt się nie obraża na to. Myślę, że to jest właśnie bardziej jego specyfika. I on ma taki styl, że po prostu mówi otwarcie. I nie wiem, mówię, no nie wiem, jak jest w zachodnich klubach, no mówię, jakby w Anglii, w Brighton, mówię, nie oglądam tak każdej konferencji, więc nie wiem, ale myślę, że to takie charakterystyczne dla trenera Sousy. Wayne? Wayne, trener Wayne, myślę, że też jest raczej bezpośredni. Tak? Jeśli coś mu tam się nie podoba, to przede wszystkim też mówi zawodnikom w szatni. Ale też nie boi się kogoś tam czasami czy podpompować, czy skrytykować, czy coś takiego. Mi się wydaje, że raczej też to, co nam przekazuje w szatni, też raczej powie mediom. To akurat tutaj zbliżone, ale czy wiesz, czy aż takie typowe dla angielskiego futbolu, to też nie wiem, nie? No, przejdziemy dalej sobie, ale to wkurza piłkarza coś takie, że publicznie kurczę powiedział i... Bo ja pamiętam, że twoje nazwisko na przykład się pojawiło na pierwszej konferencji w Budapeszcie wtedy. I to było dla nas takie, o kurczę, tak bezpośrednio. Po Węgrzech, nie? Po Węgrzech, no. No i no, sobie pomyślałem, no to o. Też ten, pamiętam, że trener mi w przerwie to mówił, że właśnie tam, co muszę poprawić, nie? W tym środku pola, że ogólnie też później po meczu rozmawiałem z trenerem, on mi wytłumaczył, no, że powiedział to publicznie, ale że on też nie boi mi się tego powiedzieć w twarz i że po prostu tak w sumie, nie wiem, z pół godziny rozmawialiśmy o tym, co ja muszę poprawić, o tym, jak on to widzi, żebym ja się cały czas rozwijał. No i wiadomo, powiedział to publicznie, no ale jakby no... Później powiedział mi to prosto z twarz, więc to nie było tak, że powiedział publicznie. Coś i innego tak, niż później. No ten, i tak to zostawił, więc jakby powiedział tak tylko publicznie, no to wiadomo, pewnie mógłbym tam sobie pomyśleć, że no, że kurczę, może trochę słabo, ale później wiadomo, wszystko mi wytłumaczył, no i jakby nie ma żadnego, nie mam żadnego żalu, nie obrażałem się, tylko po prostu pogadaliśmy i normalne relacje. A propos właśnie dyspozycji trenera, to ta cięta róża. W 12 minucie chyba przedwczoraj, 36 godzin temu, taki był plan właśnie na Glicksona, tam na drugi słupek i on zgrywa. Jak to wyglądało? No generalnie plan był taki, żeby wrzucać na dłuższy słupek piłki. No i wiadomo, no ja akurat zdecydowałem, że zagram taką piłkę właśnie zawieszoną gdzieś tam z rybą. Dyskutowaliśmy jeszcze przed... No właśnie widziałem rozmowę. Tak? No, przed wykonaniem, czy ja wrzucam, czy on, bo tak w sumie przed meczem się dogadywaliśmy, że chyba lepiej będzie grać te odchodzące z bocznych sektorów.
No ale w sumie stwierdziliśmy, że ja to zagram, no i też pomyślałem, że no jest trochę daleko, więc jak będę grał taką gdzieś spadającą czy bardziej dochodzącą, no to ciężko gdzieś coś będzie z tego zrobić. Więc no zagrałem tą taką ciętą na Glicksona. No i tak mniej więcej się spodziewałem, że właśnie jak to zagram, to Glickson gdzieś będzie mógł zgrać to w środek i tam się coś będzie mogło wydarzyć, no ale właśnie rano ćwiczyliśmy stricte takie zagranie na dłuższy słupek, czy to ja, czy ryba z dłuższego sektora, no i tyle w sumie. Mm-hmm. Ciężko jest chyba z takiej ciętej, co? No ciężko. Z pierwszej, wiesz, jakby no z takiej ciętej od razu się złożyła. Jest no, troszkę, nie? Ale Glickson to idealnie zgrał tak naprawdę, bo jeszcze ona dodała z drugiego na drugi słupek. No, idealna taka piłka. Nie wiem, czy w ogóle sobie zdajecie sprawę, ale zobaczyłem, że obaj macie po asyście drugiego stopnia po tym meczu. Gadaliśmy o tym. Tak? Gadaliście? Gadaliśmy. Tak. Nie, bardzo dokładne podanie Józia do Frania. Ja mam dwie przecież. Co? Ja mam dwie. Ja jeszcze do świdra tam dałem prosto. No, faktycznie. To liczby się budują. Liczby się budują. Z drugiego stopnia robimy. Super. Ale to był, w ogóle sobie też zdałem sprawę, Modziu, z tego, że to był twój debiut na tym stadionie. Mm-hmm. Miałeś tak jak on przy debiucie? Nie. Nie, zupełnie nie. Ja miałem jak miałeś przy debiucie stresik? O! 5 minut pograłem, a skurcze tam były w czwórkę grane. No bo Józiu wszedł wtedy w drugiej połówce na Słowenię przy pełnym stadionie. Jeszcze wynik tak na styku tam wtedy, na ryzyku. Nie. Mocno, nie? Wiesz co, było 3-2, Góral strzelił na 4-2. I ja miałem, ale ogólnie 3-2 tam wygraliśmy wtedy. Nie, to 3-2 na bank. Było 3-2? 3-2, Rudy, 3-2 było. Ze Słowenią, nie śpi. Ale to było, aha, to było 2-2 i Góral strzelił na 3-2. Tak, dobra. Bo Piona się grzał. To było na styku, ale ogólnie Piona miał wchodzić, tylko że Góral strzelił na 3-2. Aha, okej. Okay. No i trener mnie zawołał, no to było gdzieś tam, nie wiem, 5 minut do końca. Przede mną. Mm-hmm. Dwa razy spaliłem i dwa razy podałem. Ale dla ciebie, Modziu, to było jakieś wow, czy już nie? Już w tym momencie, po tych wszystkich Wembleyach i innych Old Traffordach. No nie, w sensie też te Wembley i Old Traffordy były bez kibiców, nie? Więc to jest jakby całkiem inne. Wychodzisz na Old Trafford i jakby atmosfera sparingowa, nie? Trochę. Więc może trochę miałem stresik, jak debiutowałem w... Ogólnie ten mój pierwszy mecz w Anglii przeciwko Leicester w pucharze, to tak wtedy miałem takie, że kurde, taki mój pierwszy mecz przeciwko takiej mocnej angielskiej drużynie, no i może wtedy, ale tak jeśli chodzi o mój debiut w kadrze, czy później w pierwszym składzie, czy tak dalej, to raczej nigdy jakoś się nie stresowałem i teraz na Narodowym też raczej bez stresu. Ja tak generalnie widzę, że Kamil w ogóle nie ma stresu przy debiutach, bo znalazłem coś takiego i tutaj w ogóle tego nie było widać, nie wiem czy... Widzieliście. Czekaj. Zobaczcie kibicą, na jakiej pozycji gry, zobaczcie jakie są cele. Ale zobacz jaki spokój na twarzy. Oczywiście ci to słuchają tego na Spotify. Dzień dobry, nazywam się Kamil Jóźwiak. Skrzydłowego. Wyciągnie do kamery. Wyciągamy tutaj, tak? Zostało pokazane tutaj. Wyciągamy, jak wczoraj wysłałem. Na stałe. Jak oglądasz... Miałem tam na głowie chyba. To cię najbardziej... To jest to chyba, no. Nad czym musisz pracować. Co? Na pewno gra jest szybsza. To było, dostałem. Dobra, ale żeby nie było, no to bach. O, dawaj. Wiemy, jak się zachowuje piłka i na pewno ale to przy Oleskiej dobrze. To już na 2018. To już taki nie taki stary. Tutaj była taka, nie miałem 16 lat. No. Moich taśm nie ma z Lecha, jak tam pierwsze wywiady dawałem, więc... Ale tam była fajna, Modzie, odpowiedź taka... jak na pytanie dziennikarza, jakie są cele na ten sezon, taka bardzo konkretna. W Odrze? No. Awans? Nie, chcemy wygrywać. Chcemy w każdym meczu wygrywać i to jest nasz cel, meczu, żeby tak? wygrywać w każdym meczu i żeby każdy mecz to jest był takie wygrany. No nie mieliśmy chyba takiego celu. Ja to postawionego też. Mieliśmy wygrywać. Nie będę, nie wiem, jakie ten hasło przyświecało nam wtedy. Ale w angielskim znowu, takie mam wrażenie, że w angielskim też jest parę takich sformułowań, które można powtarzać w kółko, jeżeli jesteś w setce po meczu i tak dalej. It was a massive game i tak dalej. No, mówi tak, każdy non-stop. Jak tam czasami się chłopaków ogląda, no, to tam powtarzają. No, powtarzają te swoje. Ale jeszcze nie było po angielsku? Nie, ja miałem. Miałem kilka razy. No właśnie. No. I spokojnie, raczej bez problemu. Nawet w
tutaj w kadrze było po meczach. A faktycznie, no, faktycznie. No nie, bo też sobie myślę, że jakby szukając, wracając do tych takich osobliwości albo typowości angielskiej piłki, no to ten język jest taki mega plastyczny, piłkarski. Przede wszystkim jak się słucha komentatorów, nie? Mhm. Że to jest tak, że mega, mega to słychać. I nawet zwróciłem na to uwagę, jak ten, jak teraz sobie odpaliłem, jak już odpalamy. Taśmy. Taśmy. O, czekaj, czemu ty się włączył do reklamy? YouTube Premium mamy, czy nie? Mamy, tylko muszę przełączyć, widzisz, nie mamy na łącze na spiłkę, tylko muszę przełączyć na prywatne. No, czyli łącza z piłkę nie ma. Okay. To jest to, tak? Chyba tak. Nie, tutaj będzie bez komentarza, ale tu możemy skomentować jest gracza z numerem 15. Czy to był... Odepchnąłeś go tam sobie? Co? Odepchnąłeś go sobie? Nie, bo on był tak bardzo za mną, wiesz, jak ja startowałem, to on był tak szeroko trochę i widziałem, że jak, wiesz, jak depnę, to go wyprzedzę, nie? No ale to w ogóle jakieś takie dziwne, w sensie, że ty ruszyłeś aż z własnej strefy. To jest tak, standardzik, bo... no bo tutaj sobie czekasz, nie? To jest standardzik i patrz. No. I prowadzi. Tu jest ten gość, tu jest ten prawy obrońca, on okay. Teraz dopiero za mną ruszył, on był okay. Za mną, tak samo w sensie w mojej linii, jak ja zaczynałem ruszać. A też widziałem, że ten Mwepu, tak wiesz, no nie wiedział co zrobić z tą piłką i tak, że miał też dużo czasu, nie? Okay. Że nikt do niego nie podbiegał i że mógł faktycznie tak popatrzeć, no i że jak zrobię ten ruch, no to może mnie zobaczy, nie? No i też dał taką... Chcesz się znaleźć z komentarzem, tak? Tak, i mam, bo nie to kliknąłem co chciałem, to miało być to. Asystent. Brilliant goal. To miało być to, bo to super brzmi. No, nie są dosyć specyficzne, nie? Ale to od razu FIFA ci się przypomina. Ale ja lubię sobie pograć z angielskim. No, FIFA. Ja tak wymyślałem 21 z angielskim. No, teraz prawo skrzydłowy. Prawe, lewe. Bo... Instant impact of Jakub Moda. Nie no, ale to zupełnie inaczej brzmi niż ależ jakość podania. Chociaż może nam się to już no tak obleciało. No właśnie, czasami dla nas jest obce, nie? Troszkę inaczej. Ale fakt, że to jest takie coś, że ten język angielski jakoś mega, mega, mega fajnie brzmi. A czy tam dziennikarze wchodzą troszkę w piłkę głębiej? Jakby czujecie to, że oni rozumieją ją mocniej, są tak bardziej doświadczeni w tym wszystkim, mniej powierzchowni, czy niekoniecznie? Gadałem o tym z Fabianem i on mówił właśnie, że jakby w Anglii, jak wychodzisz do mixzone chociażby, no to widzisz starsze osoby przede wszystkim, takich, którzy już 30 lat chodzą na mecze Premier League. Nie? Czyli bynajmniej ja się, jak miałem wywiad, to prawda, że u nas w Polsce jest większość takich też, czy większość, może nie większość, ale jest dużo młodych też dziennikarzy i tak dalej, takich pasjonatów, co próbują wejść w ten świat, a tam dużo jest takich osób właśnie, takich no, bardziej doświadczonych, tak to ujmę, które widać, że zjadły zęby na piłce i no, dużo się pojawia, przynajmniej u mnie. No tak? Ja też w sumie raz miałem taką sytuację, że jak przychodziłem i miałem wywiady takie jeszcze na Skype'ie wtedy i miałem taką konferencję właśnie z dziennikarzami i tam było, nie wiem, z 7 czy 8, no to nie było praktycznie żadnego takiego młodego, większość tak po 60 lat, nie? Mhm. No i może coś w tym być. Ale takich jakby bardzo ostrych pytań chyba nie ma, nie? Tak, zdarzyło wam się coś takiego, nie. Żeby albo słyszeliście? Ja, póki co jeszcze nie. My też nie jesteśmy, nie udzielamy tyle no tak, w sumie wywiadów tak, Anglii, tak, nie? Tak. No Fabian pewnie już jest tyle lat, no to on no. Już może tam. Mimo że... Jeszcze czekamy na ten pierwszy. No mimo, że u was na przykład zeszły sezon był taki ciężki na styku, ale no. nie widać było jakiejś takiej atmosfery wokół, wiesz żeby co, widać było. Może też bardziej są na siebie brali doświadczeni zawodnicy, no też nie wymagali też od obcokrajowca, jak tam w miarę młodego, który przyjechał, że będzie tam się tłumaczył za drużynę, nie? Ale u nas chłopaki, no tam czasami też nie bali się tam ostrych słów w wywiadach odnośnie tej ciężkiej sytuacji, nawet nie tylko w stronę zawodników, tylko też klubu, nie? Mhm. Jakby, jak co klub jakby robi, że powinien więcej dać i tak dalej, w sensie właściciel w tym wypadku. No ale w końcu musiał sam na sam wyjść ten Polak młody i zostać sfaulowany i to dość kluczowa sytuacja. Nie chciałeś tego karnego brać wtedy? Wiesz co, daj mi. No. Nie no, ale odpowiedzialność mega, wiesz nie? Co, no tak, potem trener, tak, bo w poprzednim jak zagrałem wtedy naprawdę bardzo fajnie ze Swansea i byłem pewny, że będę grał w tym meczu, ale trener powiedział, że tak by to widział, że mieliśmy jeszcze wtedy Patryka Robertsa z City wypożyczonego do nas. I on trochę inny typ, taki trochę dziesiątka, lewa noga, wiesz, nie tam jakiś, może nie za szybki zawodnik. I chciał właśnie, żeby tak to wyglądało, żeby on zagrał i mówi, że jak ja wejdę, ja będę mógł zrobić różnicę, bo jak
będzie tam, będziemy wygrywać i Sheffield będzie musiał iść wyżej, no to będzie tam dużo miejsca też za plecami i chciał to wykorzystać. No i w sumie wyszło mu tak, jak chciał, bo Robert strzelił bramkę wtedy, ja miałem tą asystę, no tego karnego zrobiłem. No i udało się utrzymać. No właśnie tak doprecyzuję jeszcze, widzą, że ostatni mecz, ostatnie kolejki przegrywaliście 1-2 i ten punkt był konieczny do tego, nie, żeby to był ogólnie mecz, jaki ja nigdy nie przeżyłem, nie? Że my wygrywaliśmy 1-0, potem przegrywaliśmy 2-1. A Sheffield walczyła o coś? Czy oni byli nie, so, nie, my przegrywaliśmy 1-0, wygrywaliśmy 2-1, potem 3-2 dla nich. I a Sheffield też zaczęła przegrać, nie? Nie, Sheffield też zależało od Rotterdam, które grało z Cardiff. Okay. I oni wygrywali 1-0 do chyba 87 i w 87 dostali. I pamiętam, jak strzeliśmy na 3-3, to ja byłem pewny, że musimy jeszcze jedno strzelić. Bielo mi tam krzyczy z ławki, spokojnie, remis. I wiesz, no bo wiesz, u nas na passing Martin Wacom wziął piłkę, szybko postawił, a tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy musimy strzelić jeszcze jedną, czy ten wynik nam wystarczy, nie? Okay. No i tam każda drużyna do końca walczyła o utrzymanie, nawet ostatnia teoretycznie, nie? A wspomniał Cardiff, właśnie ta twoja bramka była w Cardiff, no i chciałem teraz przejść do tej takiej słynnej, legendarnej fizyczności angielskiej ligi i tak dalej, i tak dalej, a może bardziej fizyczności Championship, jest różnica w graniu. Fizyczności Cardiff chyba. Ale to czuć? Tak? No w sensie chyba taki najbardziej, no nie wiem, jak w Championship, ale top 3, tam fizyczności. Top 3 fizyczności. Ale mają takiego napastnika i właśnie mówiłem Modziowi, no, że tam mają takiego napastnika, prawie 2 metry, tam lubi z łokcia komuś, i Modzi mówi, że będzie z nim skakał do głowy. I ja byłem wyznaczony, że z nim skakać, ale on nie grał w pierwszym składzie, grał, no nie grał, ale my prowadziliśmy 1-0 w pierwszej połowie, no i on tak w 60 minucie wszedł i jeszcze jakiś młody wszedł podobnego wzrostu, no i praktycznie całą drugą połowę oni już nawet nie próbowali trzech podań wymienić, tylko laga od bramkarza, laga od stopera na, wiesz, na tych dwóch napastników, no i tam się biliśmy. I tam, wiesz, mieli poprzeczkę, jakieś sytuacje, tam z linii wybijaliśmy i wiesz, no. Tak, no to jest taka typowa. Ale jest, taka, jest taka właśnie różnica? Czy dużo, dużo drużyn tak gra. Ale też Burnley w tym, w Premier League to tak samo. Mm-hmm. Że... Też Burnley. Nie, Burnley nie wiem, ale Burnley. No tak samo, nie? Że raczej długa piła na, oni tam zawsze 4-4-2 sobie grają, dwóch napastników i wiesz, długa piła, zgrywają, zbierają drugą i tam się dzieje, nie? Czy to jest trochę jakby zaskakujące, bo się wydaje, że się idzie do wielkiego świata piłkarskiego, taktycznego, a później się okazuje, że w sumie tej taktyki jest mniej niż u nas? Wiesz co, no zawsze można coś dla siebie wyciągnąć. Jakby my grając w Lechu Poznań, no to jesteś nauczony, że zawsze prowadzisz tą grę i musisz się odnaleźć w tym sposobie gry Lecha na przykład. I dla mnie na pewno to było coś nowego. Ja przychodziłem do zespołu, gdzie też chcieliśmy grać na początku, gdzie trenerem był jeszcze Filip Koku. To właśnie był taki styl, że mieliśmy właśnie utrzymać się przy piłce, dominować. Taki Norwich troszkę, tak? No tak, tylko że no, nie mieliśmy wykonawców odpowiednich do tego, takich jak Norwich na przykład, bo no, u nich to naprawdę to była najlepiej grająca drużyna w lidze i trzeba to jakby zasłużenie wygrali. Mhm. No ale potem też zmieniły się trochę priorytety, no bo my bardzo słabo punktowaliśmy, potrzebowaliśmy zmian i zaczęliśmy grać taką prostą piłkę, co też no nie było łatwe, jakby ja nigdy tak nie grałem, też było ciężko się odnaleźć na początku, ale no to wiesz, to coś zawsze nowego i nowy styl, zawsze można tam się czegoś było nauczyć i w tym roku też trochę zmieniliśmy, znowu staramy się bardziej grać w piłkę, ale też na pewno jakieś doświadczenie z tamtego roku na pewno się przyda. Jak tak się patrzy na transfer Markt Kuba, to tak się wydaje, że podobna taktyka jak reprezentacja Polski, że też 3-5-2, ale chyba to jest zupełnie inne 3-5-2 niż to tu. Tam chyba nie macie tego właśnie lewego wahadłowego, no, tam, wracającego do wiesz obrony. Wiesz co, tam nie? Często taktyka wygląda tak, że co mecz jest inna, nie? W sensie przynajmniej u nas. Podrywala? Podrywala, no. I wiesz, no jest niby ustawienie 3-5-2, za chwilę w meczu trener mówi, że no zmieniamy sobie na 4-4-2, diament w środku albo 4-3-3 i wiesz. I my mamy akurat to, że często zmieniamy taktykę, no ale faktycznie zawsze zazwyczaj zaczynamy z trójką obrońców, no i wiesz, no często gdzieś środkowy obrońca nagle jest na prawej albo za chwilę na wahadle, wiesz, no. Artystyczny nieład. No artystyczny nieład, ale wiesz, no jakby to jest wszystko poukładane i wiesz, no on się akurat, nasz trener zna bardzo na tej taktyce, nie, i praktycznie na każdego przeciwnika jesteśmy przygotowani.
Ale my teraz nie graliśmy tak, wiesz? Nie graliśmy tak, że lewy obrońca wracał. No właśnie tak. Nie było tej hybrydy. Tak, faktycznie, bo to... Odczułem to, normalnie mogłem sobie... Teraz tak nie było. No bo wiesz, ja wtedy faktycznie, jako prawy zostawałem sobie wyżej. No, a teraz nie było. Wszyscy teraz musieliśmy w tą... Piątką. Okej. Do tyłu. No to jutro pewnie będzie znowu, więc spokojnie. Miejmy nadzieję. Z Armaliną sobie zaraz przejdziemy. Jeszcze mam jedną taką rzecz. Kibiców, którzy reagują na to, co się dzieje na boisku. W sensie, że trybuny żyją tym, co widać, a niekoniecznie jakby jest młyn, który swoją drogą to i tak dalej. To fajne. To jest jakby zupełnie coś innego. To jest atmosfera taka kibiców i w ogóle taka meczowa jest całkiem inna niż w Polsce. Ja pierwszy raz ją zobaczyłem, jak graliśmy pierwszy mój mecz w Anglii, który widziałem, to był właśnie jak graliśmy kadrą U21 z Anglią. Nie pamiętam na jakim stadionie, ale już wtedy zobaczyłem, że to jest zupełnie jakby inny sposób, ludzie byli na stadionie i zupełnie inny sposób kibicowania. No tak, ja mam tam wrażenie takie, że bardziej oglądają mecz, i bardziej rozumieją, emocje, że czasem takie nawet wyjście spod pressingu, masz większą owację niż jak zrobisz super. Tak, albo odbiór jakiejś piłki taki spektakularny, wiesz, coś gdzieś ślizg, coś tam, kibice żyją. Takie ma mega... Nie ma tak dużo takich przyśpiewek i tak dalej i w ogóle... Też... przyśpiewki szczerze mamy trzy takie. No. I to nie głównie przyśpiewki, tylko takie bardziej do zawodników, indywidualne, nie? A to też jest fajne, że coś takie brytyjskie. To jest fajne, no. Nie, akurat nie o mnie. Możemy o tym porozmawiać. Możemy, ale nie, bo mi się akurat przypomniało. A propos naszego trenera, przyśpiewka. Ale to nie mogę dostać. Mamy też tą samą przyśpiewkę do jednego zawodnika, co do trenera. Ale kreatywność ich też, no, nie, moc, dużo, nie? Dużo. No a jak ta twoja sytuacja? A no to ja ogólnie z tego, co zostało mi wytłumaczone po tej sytuacji, to nie było niby podczas spotkania. Bynajmniej ja też nic nie słyszałem. Wiesz, czasami też ukryć, że ciężko czasami ich zrozumieć niektóre słowa. Ja na przykład pytam się czasami chłopaków, co oni tam ci kibice śpiewają w danym momencie, ale... ale akurat z tego, co mi powiedział właśnie rzecznik nasz z klubu, to, że napisała jakaś osoba na Twitterze po prostu. Po prostu, że takie coś jakieś było. Jakieś tam ksenofobiczne coś tam. To pewnie tam trzech sobie krzyknęło. No i po prostu w Anglii jest to do takiego sposobu, moim zdaniem... jest gate crashing. Rozwinięte, że... Zapraszamy. Że u nas jest jakby... mieliśmy też taką sytuację ten rok u nas z Colinem Kazimem, że tam ktoś mu na Instagramie napisał i od razu klub jakby dał jakieś tam na Twitterze czy na Instagramie jakieś tam posta, że wiesz, nie zgadzamy się na to, żeby tam kogoś atakować, wiesz. Jakby to akurat było w wypadku rasizmu, nie? Ale widać było, że jakby w Anglii no w sumie też zostało to klękanie na kolano. Żeby to było zapoczątkowane, więc wydaje mi się, że tam jest dużo, waga jest dużo przywiązywana do tego, nie? A jakby na dribbling twój reagują też tak wow? Jakby jest to wow, czy właśnie takie bardziej wyjście spod pressingu, o którym mówiliśmy? Nie, no na każdą jakąś taką, nie wiem, spektakularną, udaną, fajną akcję. Messiego? Czasami. No nie, tak jak mówisz, no czy to jest jakaś udana akcja, czy dribbling, czy wyjście spod pressingu, czy jakiś udany odbiór, to te trybuny żyją i... W Polsce też nie było tak, że tego w ogóle nie było, ale wiesz, czasami było to zagłuszone tymi przyśpiewkami, nie? Co też było fajne. Było ale... słychać, że wiesz, jakiś ślizg czy coś, nawet jakaś zmiana strony, tam była taka reakcja z trójki często. Albo jak do tyłu zagrałeś, to jak do tyłu, to gorsze, ale też nie było tak, że wiesz, że tylko kibicują, nie oglądają meczu i że tak wiesz. No ale w Anglii jest to faktycznie tak bardziej wyraźne, nie? Że gdzieś zmienisz stronę, wyjdziesz krótkimi podaniami z pressingu, czy właśnie odbierzesz piłkę, coś w tym stylu, nawet wygrasz główkę, czy coś, to wiesz, cała trybuna ci bije brawo od razu, nie? A jak jest w Niemczech? Chodź ty, Mek. Chodź. Mam krzesło dla mnie. Ja ci ustępuję. Cześć. Mamy temat. Cześć. Co jest typowego w Anglii? Proszę. Cześć. Zostawiam pana tutaj. Tu pan ma notatki. Tak? To mogłeś od razu nas zaprosić. Jesteśmy odtąd. Witam, jest godzina 9:24, witam. Poranek. Przed śniadaniem jeszcze. Jak jest w Niemczech? Ile zdało pytań jeszcze? Od kiedy jest? Sędziowie puszczają? Nie, od intensywności. Intensywność tempo. No to, bo tu wpisałem trójka padła i to już nie mogę skupić, ale no podobnie tak jak jest, myślę, u chłopaków, nie, że... A ty jesteś prowadzącym. Aha. Dobra, to jak tam jest u was? Miałem mówić, jak jest u ciebie tylko. Ja zapytałem się chwilą, jak jest w Niemczech petarda, no wiem, że petarda, dobra. Następne pytanie jest takie, czy
poziom gwizdania, sędziowania wzrósł za granicą, czy jak to jest, porównując go w Polsce i za granicą? Ja myślę, że ja pierwszy, bo tutaj trzeba dużo powiedzieć. Bez nazwisk, ja bym prosił. Bez nazwisk. Po pierwsze, no, jakby to powiedzieć. Nie mamy VAR-a, jakby. Wy nie macie VAR-a, to też jest VAR-a. Film, że na przykład to jest, nie mają VAR-a? No, nie mamy. Fortuna pierwszej lidze jest VAR, a w Champions League nie ma. Tak, nie ma i pomyślcie za to. Winner drugiej lidze nawet nie wchodzi. No pewnie w ważnych meczach pewnie wchodzi. Wczoraj w ruch Chojnice pewnie był, nie? Nie no, ale to trzeba przyznać, że na przykład polska liga i na przykład nawet pierwsza są dobrze opakowane tak w całą tą otoczkę. Naprawdę, to jest na dobrym poziomie. No, a propos sędziowania, to uważam, że w Ekstraklasie jest wyższy poziom niż w Champions League, tyle mam do powiedzenia. Na temat, że w Ekstraklasie jest wyższy poziom, no naprawdę. No i gdzie Polsce... często byłem krytycznie nastawiony do sędziów w Ekstraklasie, to przysięgam, że no jest w Polsce poziom. Masz, wiesz, generalnie poziom jest okej, okay, masz kilku sędziów, którzy masz gdzieś... kilku ananasów. Którzy troszeczkę, jakby to powiedzieć, odstają. Jest tam takie top 3. Ale masz też kilku, wiesz, no takich na europejskim poziomie, nie? Co sędziują Ligę Mistrzów, Ligę Europy, więc jakby... Myślę, że poziom w Polsce jest okej, a nie wiem, no jakby w Premier League mi się wydaje, że też ten poziom jest spoko. No wiesz, to tam też bardziej sędziowie międzynarodowi, nie? Ale to też jest różnica, że na przykład pomiędzy Ekstraklasą a pierwszą ligą uważam jest duży przeskok, jeśli chodzi o sędziowanie. To tak samo pewnie pomiędzy Premier League a Championship, myślę, że i no potem. Bo też mi się wydaje właśnie, że ci sędziowie z Premier League to też czasami bardziej doświadczają tej Europy, czy gdzieś tam jakieś spotkania międzynarodowe, a ci z Championship raczej, wiesz, na swoim angielskim podwórku czasami League One posędziują jeszcze, nie? No, wypuszczanie takich akcji, że rzeczywiście mówi się, że takie angielskie sędziowanie. No, to sobie zależy, jak tam sobie pan jakiś sędzia. No to zależy od sędziego, nie? Jakby puszczanie akcji, no to zależy od sędziego, że jeden jakiś tam kontakt, zależy, taką stykówę gwiznie, a wiesz, niektórzy nie gwizną, wiesz, jednej stykówki, drugiej i później się robi właśnie taka, wiesz. Niektórzy dają trzy szybkie żółte i potem przerywają każde, nie? Tak. Niektórzy też tak było. Znamy takie mecze z autopsji, także. Dobrze, panowie. Następne pytanie. Jestem ciekawy a propos waszej diety. Angielskie, bo popularny English breakfast, fish and chips, wjeżdża wam bardziej takie dane, polskie śniadanko? Czy bardziej takie wjeżdżają wam tutaj rarytasy angielskie, czy może jednak czy może sztywniutko owsianeczka z banankiem, czy on no jak to... Tam ma tylko dwa słowa napisane, a nie... No ale dobrze. Podoba mi się. Ale wiesz co, do tych top 5, co tam mówiłeś na początku, no to u nas chłopaki przed meczem tam tost z fasolką, jajkiem, to jest normalnie. Czekaj, tam chłopaki przed meczem mnie nie interesują, to się wypowiedz. Jak tam a ja? Ciebie. No to co ty? No to jest niemożliwe, żeby takie coś zjeść przed meczem. To jak to jest u ciebie? No powiedz, my jesteśmy ciekawi i my widzowie. No. My bardziej po polsku. Tam. Po polsku to co? Nie no, nie wiesz, no masz tam, znaczy po polsku. No, po polsku co, to chleb z rzemem czy co? Tak jak było to w Polsce, no są też naleśniki, są tam jakieś takie opcje, które normalnie stosowało się w Polsce, jakiś makaron, więc można normalnie do tego. Makaron na śniadanie też. No niektórzy makaron na śniadanie o 9:00. Delikwenta, który makaron piernicza rano, także. Jadanko. Chodzi wiadomo, naleśniki. Po prostu na śniadanie. Zdarza powiedziane, nie? A fish and chips jedliście już? No ja szczerze nie jestem fanem generalnie ja fish też and chips. Ja też spróbowałem, ale... Raczej nad polskim też morzem. Też jadałem. Te, czyli ryczka bardziej nad polskim bardziej morzem, no. Smażona, no. No nad polskim morzem niż fish and chips. Nie? Bardziej polska kuchnia zdecydowanie. Tak. Co? Ja nie lubię kiełbasy tak wybitnie, więc ja nie, jeszcze też... nie jadę. No, ja bardziej kiełbasa. Kepsik niż kiełbasa. Kepsik wjechał już, także... Dobra. Kolejne pytanie. Ostatnie, bardzo. No prawie ostatnie, można powiedzieć, tak. Jeśli chodzi o Wembley, tak, chciałbym was zapytać, jak się tam gra i jak się tam strzela bramki? To znaczy, pytasz to... mnie, czy jak się strzela na Wembley? Sugeruję po prostu, żeby Kuba się opowiedział w końcu, bo cały czas tutaj do tego mikrofonu cię jednak się w, ty się w tego, także gra strzela, czyli no wiadomo, kto się ma powiedzieć, tak? Fajnie, w sensie no... Fajnie. No. Panie dziennikarzu. Ale pan dziennikarz dzisiaj jednej czynności nie zrobił przed przyjściem tutaj i jest. No, musisz powiedzieć, jakie domysły pójdą w wiele stron. Nie mów. Zostawmy to. No to jest... Wembley, wróćmy do Wembley. Wembley. Wróćmy do Wembley. To...
Nie, bo tam generalnie jest taki przykład. Dobrze, że kawę na liście. Co to jest? Bo na oj. Bo mówi się ten, że football's coming home, nie? Że oni tam mają home of football i to jest rzeczywiście taki home. Tak no, jakby graliśmy tam bez kibiców, więc to jest... nie można tego porównać, nie? Jakbyśmy na pewno grali z kibicami. I myślę, że no fajnie, no ja to też mówiłem w kilku wywiadach, że fajnie się gra i fajnie się strzela i super uczucie, ale jakby nie było kibiców i nie było tej atmosfery, to o czym gadaliśmy przed chwilą, nie? Że, no, że na pewno gdybyśmy grali właśnie na Wembley, no to ta angielska atmosfera by była taka bardzo zauważalna. Więc no to jedynie szkoda z tego meczu, co graliśmy, nie? Że tych kibiców nie było i myślę, że teraz nasi kibice na Narodowym nam to fajnie wynagrodzą, nie? Bo będzie z tego, co wiemy, komplet, więc... Mhm. No przeszliśmy płynnie do eliminacji, to tam już ostatnio. Nie wiem, bo tu wjechał, mówię San Marino, Furtok wjechał, Furtok kukiełka, nie wiem o co tu chodzi. Pokaż. Mówię San Marino, myślisz? No. 93 co to? Nie, no co kojarzycie w ogóle z San Marino, tak o to chodziło. 10-0, Smolarek jak strzela, ta. Strzelił jedną z tych cztery. Rafinha Boguski na skrzydle. No i zawsze ten łączna z piłka daje filmik, że lewy strzelił, lewy za debiut, swoją no. Pierwszą. No było 2-0 wtedy, nie? 2-0 chyba tam. No. Bardzo dobry wynik. Dobre zwycięstwo, tak? Zwycięstwo. Było 1-1? Co? To było? Aha, w tym momencie, tak? Tak. Gdzie? 2-13. No, ale to było. 2-13. Na Narodowym. Na Narodowym najpierw, a później było 1-1 tam i 5-1 ostatecznie wygraliśmy tam. Artur Borut dość emocjonalnie w przerwie ponoć reagował na to, że stracił bramkę z San Marino. Sprawdzimy to. Pewnie tak, ale pewnie było. Mówisz San Marino, myślisz? Myślisz? Myślę, że Furtok 93. Mówisz San Marino, myślisz Albania? Furtok, ale my znamy Furtoka tutaj bardzo dobrze z kolegą. No tak. Legalnego jednak Jeksy. Tam, można powiedzieć, że nas przyjaciel, tak? Okej. Z boisk. Nie wiem, nie znam. Jak nie wiesz, a nie wiesz, gdzie grał, nie? Pewnie. Czy... Właśnie. Legenda. Tak, dość też, ale GKS Katowice. No. Fucking legend. Trzeba będzie wypikać. Po niemiecku? Scheiße legend. Legendę. Ajna legenda. No to było Radio Polska Europa. Dziękuję. Redaktor Tymoteusz Puchacz był ze mną. Jakub Moder, zawodnik Brighton, helper. I... bez helper. bez helper in Poland. And Kamil Jóźwiak. Winga. On the wing. Także bardzo fajnie pewnie było. No idziemy zjeść śniadanie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.